Siemano, siemano mordeczki. Witam was dzisiaj z krainy wykopów, a konkretnie z Radomia, gdzie pokażę wam naprawdę zajebistą miejscówę. Mam nadzieję, że nie utonę w błocie. Proszę bardzo, jakie sprzęty. Zajebiste. Ale ja wam pokażę tą oto rurę. Tylko tak jak powiedziałem, muszę uważać na to, aby nie ugrzęzły mi buty. Uwielbiam takie miejscówki. Powiedziałbym dzikie. Podejrzewam, że osoby malujące również je lubią. Co do samego Radomia, słuchajcie, skręciłem już coś koło 20 relacji i ciągle mam nowe do skręcenia, ponieważ jeżeli chodzi o Radom, naprawdę jest dużo miejscówek, dużo prac. Samo miasto jest nieźle zbombione, więc będziecie mieli naprawdę dużo materiału jeszcze. Tylko słuchajcie, muszę ten kawałek jakoś przetrwać, kurwa już. Już mam mokre buty. Ponieważ tu jest mega błoto, a muszę je ominąć, ale sprawdzałem już miejscówę, więc to jest tylko kawałek. Taki zabłocony. Ja pierdzielę. A jeszcze mam iść do dentysty. Dobra akcja na jointa, żeby odpalić i pomalować. Mam nadzieję, że nie złapię kleszczy. Kleszcze uwielbiają takie trawy. I zobaczcie, tu już jest sucho. Więc elegancko. Tam mamy linię kolejową. Pokazywałem wam już dwie miejscówki, które tutaj są.
To dzisiaj moja pierwsza relacja. Skręcę na pewno kilka miejsc, które będę wam systematycznie wrzucał. Jakbyście nie mieli opon, to zapraszam tutaj. W ogóle swoją drogą, co za głąby. Tam następne składowisko. Brak słów na takich idiotów. Zaciekawił mnie ten styl tora. Naprawdę się jaram nim. Zajebista kaligrafia, liternictwo. Coś pięknego. Nie mogę za bardzo do tyłu kręcić, zasłaniając sobie ręką, ponieważ nie mam przysłony, a kurde, strasznie świeci słońce, mordeczki kochane. Wali po oczach. Nakrętkowy świat. Ale nie w takich miejscach bywałem, więc też nie ma co dramatyzować. Tu istny sklep z zabawkami. Kuźwa, ktoś ma małe dzieci i tak kuźwa wrzuca rzeczy. Ciekawe, czy chciałby ktoś, żeby jego dziecko w takie coś wpadło. Tutaj mamy jakieś krosy. Coś chyba z wałka. Więc przejdziemy dalej. Sprawdźcie tylko tą pracę, jak fajnie, inteligentnie przemyślany projekt. Po lewej i po prawej końcówki liter nogi w rozkroku w samym centrum, wiadomo co. Piątka za pomysł, naprawdę genialny. I napis, pięknie. Tak słońce świeci, że nie widzę nic w obiektywie. Kurde, walę na czuja trochę. Co się okaże zaraz.
czy dobrze to skręciłem. Patrzcie, szut. Ciekawe, czy to jest ten szut z barów. Czy to po prostu ma jakieś inne znaczenie. Jak wiecie, bar Crew, a może i nie wiecie, w Warszawie bardzo dużo bombi. I według mnie jest to, przynajmniej była jedna z takich ekip, które bardzo silnie się udzielają na streetie. I bardzo dużo tego robią. I do Castoramy poranki. Tak, to jest Shoot i Kame z baru. Pozdrawiam mordeczki kochane. Części od aut. To może z wypadku ktoś tu wrzucił, bo jest trasa szybkiego ruchu. Może to nie jest szybkiego ruchu w sumie, ale bardzo dużo aut tutaj jeździ. Pewnie często są dzwony. Bibok i Hyna. Swojego czasu widziałem bardzo dużo napisów Free Hyna. Mam nadzieję, że dobrze czytam. A jak nie, to przepraszam. O, ktoś z traktorkiem jeździ. Pewnie się odlać, albo coś wyrzucić. Efemeryczność sztuki graffiti, zobaczcie jaki zajebisty efekt, jeżeli chodzi o rdzena pracy. Uwielbiam takie smaczki. I co, udało się jakoś, słuchajcie. Buty jeszcze w miarę całe, więc można iść na miasto. Bez przypału. Jakby uciąłby mi jakiś kawałek pracy albo złapałbym źle kadr, to tak jak powiedziałem, wybaczcie mordeczki, bo nic nie widzę. Lampa świeci mi w obiektyw. A raczej wyświetlacz.
To co? Standardowo, jak macie jakieś miejscówki, które chcielibyście, żebym skręcił, dawajcie namiar. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą relację. Dziękuję, że ze mną byliście. Pozdrawiam Was z Radomia. Trzymajcie się. Elo.